Cryptomasters przedstawiają... Okej. Cóż tu jeszcze mamy? Plany na przyszłość. Moje? Czy firmy? Te tematy się łączą dość mocno. Ale może twoje. Moje. I tak się rzeczy firma w tym się zawiera, więc... No to tak już trochę mniej, nie? Już to nie tak mocno firma jak kiedyś, ale moje plany. No wiesz co, ja chyba spełniam po prostu marzenia pomału, no i tyle. Po prostu realizuję się i spełniając po prostu marzenia. No bo chyba po to się pracuje, żeby je spełniać, więc pomału idę do przodu. No a firma, jeżeli chodzi o firmę, no to oczywiście no być pionierem, tak? Mi zawsze było mało, więc zawsze ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że mi to zawsze było do wszystkiego mało, więc ja muszę być jeszcze. I tak ciągniemy tego BitBeja jeszcze bardziej do góry. Myślę, że to się uda i będzie jeszcze większy. Nie będzie szósty, może będzie pierwszy, no o to mi chodzi. Ja zawsze lubiłem być pierwszy, może i tym razem się uda. A jak nie, no to będziemy drudzy. A na pewno nie będziemy już trzeci. Mm-hmm. Trzeba iść przynajmniej w tą stronę. No, a jeżeli chodzi o moją osobę, to na pewno marzenia, tak? Jest tych marzeń, te marzenia się jakby wytworzyły. Fajnie, myślę, że czym może trochę się pochwalę, to jest to, że dużo marzeń udało mi się już spełnić, więc naprawdę to jest coś fajnego. Ale ciężką pracą, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tu jest siedzenie naprawdę po 20 godzin i naprawdę ciężkiej pracy, myślenia, analizowania. To nawet myślę, że chyba Państwo widzicie efekt przejścia na Maltę. To nie jest idziemy sobie na Maltę, nie? To są wypowiadane rachunki, to są różne rzeczy, to jest mnóstwo nerwów, to jest mnóstwo stresu. Czegoś, co mało osób sobie zdaje sprawę, ale w zamian za to no, jest wynagrodzenie, a w zamian za to są możliwości spełnienia marzeń. No i tak to trzeba brać pod uwagę. To jest to, czyli sukces niesie ze sobą odpowiedzialność. Duża część osób chciałaby sukces bez odpowiedzialności. Tego się nie da. Nie zdają sprawy z tego, no jaka jest odpowiedzialność. Tak, chyba, że będziesz szejka synem. Chyba tak. Rodzinnie albo piąte pokolenie po prostu przechodzenia majątku. Ale jeżeli jest to majątek, który sam wypracowujesz, no to uwierz mi, że nie. On nie jest taki prościutki i bezproblemowy. Nie, to jest bardzo ciężki majątek, który ciężko się pracuje. I naprawdę się odczuwa każdy grosz, który się wydaje. Mhm.